Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zanim przejdę do dyskusji, do audycji, powiem Państwu, nie wiem, mnie ta historia troszeczkę śmieszy, natomiast wczoraj mnie nie śmieszyła. Unikam ogólnie, gdy kładę się wieczorem spać w łóżku, patrzenia na smartfona, ale tak mnie tknęło, zobaczę sobie na mój kanał, często tak jest, że w nocy wbijają hejterzy i bluzgają, trzeba to usuwać. A mówię, spojrzę. A tak nie chciałem, bo się czasem zdenerwuję, jak coś zobaczę czy coś. Ale mówię, spojrzę. I słuchajcie, tam napisał jeden mój, jakby to powiedzieć, widz, nie, bo to na radio samiec było, czyli słuchacz. Podsłuchiwacz. Tak, i napisał, że te moje takie stany takiego bardzo mocnego zmęczenia mogą być wywołane hiperglikemią. Ja się pacnąłem w czoło, a już przysypiałem. Już przysypiałem, no i pacnąłem się w czoło. Mówię, no szkurde, że mi to nie wpadło do głowy. No przecież oczywiście, że hiperglikemia jednym z takich bardzo znanych, największych objawów oprócz pragnienia, to jest właśnie taka bardzo dziwna senność. Tylko, że ja akurat nie miałem złego humoru, nie byłem smutny, nie miałem złego samopoczucia. Byłem tylko totalnie zmęczony, totalnie bez energii. Nie miałem też na pewno zapachu acetonu z ust, ale to nie zawsze występuje. No i nie miałem wzmożonego pragnienia. Ale tak się tym jakoś zdenerwowałem, że no próbowałem na siłę zasnąć, no ale jak to się na siłę próbuje zasnąć, to się na pewno nie udaje. Wyskoczyłem z łóżka, pobiegłem na dół, wyjąłem glukometr, no i pokazało równo 100. No nie jest to dobry wynik, na pewno. Ale ja jestem w grupie ryzyka, ja już jestem już trochę ustrzelony, ale jeszcze jest to do skorygowania. No ale dobra, no poszedłem spać w miarę zadowolony, no ale to się mogło jakoś tak zmniejszyć. Ważne, żeby w chwilach, kiedy tak jest, no człowiek czuje taką senność, żeby wtedy sobie zmierzyć. Zmierzyłem sobie dzisiaj w dzień na czczo, musiałem załatwiać, musiałem parę rzeczy pozałatwiać. Rano tak do 11-12 nic nie jem. Było 96, więc no, mogłoby być 90-88, ale 96 to na pewno też tragedia nie jest i w jakiejś tam normie się mieszczę. Glukometr w domu to w ogóle fajna rzecz, chociaż tak naprawdę do zbadania, jak to wszystko działa, powinna być krzywa cukrowa zrobiona, no ale od biedy na bezrybiu i rak ryba. Czy jakoś i koń ryba. Tak, więc miałem tak, a już się przestraszyłem, że będę musiał w szybkim tempie zrywać ze słodyczami, także spokojnie, jeszcze do poniedziałku mam czas. Może nie dostanę do poniedziałku cukrzycy, ale dzisiaj tak, znowu przespałem w nocy dzisiaj 9 godzin. I powiem Państwu, że gdzieś tak, żeby nie skłamać, gdzieś tak przed 15 się położyłem i to tak się położyłem na dole, na takiej niewygodnej sofie. Włączyłem sobie pana Bytofa posłuchać trochę jego medytacji. No i zasnąłem kompletnie, właściwie się obudziłem, nie wiem, 20 minut temu. To ile spałem? Ponad 2 godziny, prawie 3 godziny. Ale zapadłem się w czarną otchłań. Ja takich snów nie miewam. Nie miewam takiego zasypiania. Jest to troszkę niepokojące, dlaczego to tak jest, dlaczego tak się czuję. No nic, no strzeliłem kawkę, no na chwilę podniosło samopoczucie, nie wiem, 2 godziny po jedzeniu zmierzę cukier, zobaczymy jak to jest, ale wygląda na to, że jest ok. 2 godziny po jedzeniu powinno być maks, z tego co tam pamiętam, 140, no a powinno być trochę niżej. No bo coś do tej kawki jeszcze zjadłem, ale nie będę nic mówił. Więc powiem Państwu, że no dziwię się bardzo, ktoś też napisał, że borelioza, raczej wątpię, objawy by nie były tak szybkie, aczkolwiek o boreliozie dużo słyszałem i od lekarzy i ogólnie bardzo ciekawych rzeczy kiedyś tam Państwu opowiadałem, jak to w Rosji dają 3 czy 4 dni, taki jest antybiotyk specjalny. Ja kiedyś brałem miesiąc na boreliozę, ale nie sądzę, żebym miał, jak to mówią, złego diabli nie wezmą. Chciałbym Państwu powiedzieć o o psychicznym łamaniu się. Powiem krótko, każdy z nas, każdy człowiek, nawet ci, którzy mają, jak to się mówi, lepszą karmę i ci, którzy mają gorszą karmę, ma jakiś gorszy czas w życiu, no coś się tam nie układa, te problemy przytłaczają.
Czasem może być tak, że człowiek jest w tak dobrej formie psychicznej, że problemy, które się pojawiają, no sprawiają wrażenie bardzo lekkich, a może być tak, że człowiek jest w bardzo kiepskiej formie sam z siebie ogólnie. I po prostu lekkie problemy sprawiają, że następuje jakieś może załamanie, to jest za mocne słowo, to jest bardzo mocne słowo. No ale że człowiek no, wpada w taki nastrój bardzo negatywny, depresyjny, nic mu się nie chce, ale najgorszy jest taki wyuczony mechanizm, to jest wyuczone, że człowiek mówi, kurwa, to już w ogóle jest bez szans, już w ogóle nie mam szans, koniec. Ja w dzieciństwie najprawdopodobniej to, przepraszam, najprawdopodobniej wyuczyłem to sobie i pamiętam dobrze, jaki był tego efekt. Efekt był tego taki, że po różnego typu problemach ja się po prostu no, totalnie zamykałem w sobie, zamykałem się w domu. No, jedyną radością to był balkon, pamiętam, w bloku u rodziców i chodziłem sobie na ten balkon, było takie jedyne wytchnienie, siadałem sobie, bo też nie chciałem wstać, żeby mnie ktoś widział. Siadałem sobie, czytałem książkę, paliłem papierosa. I to był taki jedyny dla mnie kontakt. I to tak chyba parę lat straciłem. No i co? I teraz jak się zdarza jakiekolwiek załamanie w moim życiu, a zdarza się ich dużo, głównie dlatego, że są ludzie, którzy no, chcą wszystko zniszczyć, to co stworzyłem, więc tych powodów do załamań, takiego humoru, do załamań samooceny jest naprawdę bardzo dużo. To powiem Państwu, że gdy pojawia się we mnie wyuczony taki wewnętrzny płacz, bo to trzeba powiedzieć, to tak wewnętrzne dziecko płacze, że dlaczego mi ktoś to robi, dlaczego to jest tak niszczone, jak to jest możliwe, że ludziom takie rzeczy robią i to jest wewnętrzne dziecko tego po prostu nie kuma tego. Mimo, że mój umysł przecież wie i czytałem całe lata książki i sam byłem świadkiem, jak ludziom potrafią tak dla samej satysfakcji czynić zło. Tymczasem dla tego jakiegoś mechanizmu naszego wewnętrznego, tego wewnętrznego dziecka mojego, jest to po prostu, wewnętrzne dziecko tego po prostu nie rozumie. Że jak to tak jest, że za co w sumie, tak? To jest też coś takiego było, że jak ktoś tam kiedyś sobie robił jaja ze mnie, coś tam, tego, jakieś tam zapasiki, tego, wiadomo, ja byłem słabszy psychicznie, nie byłem słabszy fizycznie, to było za co i zasłanianie się. I powiem Państwu, że bardzo mocno mi weszło w krew dwie rzeczy. Kiedyś przyszedł moment, kiedy przestałem się zastawiać, to jest takie znane, jak ktoś nie umie się bić i się boi, to się dupą zasłania. Jak stoisz w ringu, widzisz, że ktoś chce cię uderzyć, no to biodro tak wypychasz, albo nawet tyłek do przodu, to jest bardzo śmieszne. Oczywiście dla osoby, która się boi, to nie jest śmieszne, ale w którymś momencie przestałem wypychać biodro w bok, tylko zacząłem walić po ryju z całej siły i to, chwalić Pana, dobrego Pana Boga, przyniosło to wymierne efekty. Druga sprawa była taka, że gdy czuję, że już mam dosyć, bo już było wiele razy tak, że szczerze mówiąc, już chciałem zostawić to administrowanie forum. Chciałem przestać już pisać, mówić. Chciałem to rzucić w cholerę. Powiedzmy, że mam kogoś, kto by mi gdzieś tam na zachodzie pracę załatwił. Tak się składa jako, że mam bardzo dużo słuchaczy za granicą już ustawionych, więc jeśli chodzi o pracę, jakiś dom na początku, to nie byłoby problemu z tym. Więc jakoś myślę, no ja jestem tak, no nie mam nałogów. No oprócz ciastek jestem pracowity, jestem lojalny, więc bym się na pewno tam w parę lat bym się szybko urządził. I powiem Państwu, że no już takich załamań trochę było, ale były takie przeciwne też głosy w głowie. One nie były najsilniejsze, ale powiem Państwu, co było najsilniejsze, ale najpierw te słabsze. Te słabsze głosy, które wpływały na to, żebym tego nie kończył wszystkiego, było to, że ta świadomość, że ja po prostu lubię mówić, jak przestanę, no to będę czuł bardzo duży głód wewnętrzny. Będę sfrustrowany, będę zły, no bo no nawet jak będę jakąś fizyczną, nawet lekką jakąś gdzieś na zachodzie robotę robił, no to jednak nie jest moje powołanie. Po prostu ja muszę czegoś uczyć ludzi. Gdy czegokolwiek zaczynam uczyć, to się pojawiają wrogowie, bo jednak faktem jest, że chcąc na przykład ludziom mówić o związkach, to muszę też powiedzieć o wpływie religii. Gdy mówię o wpływie religii, muszę też powiedzieć o wpływie lewaków. Gdy mówię o wpływie lewaków, także korwinistów, gdy w ogóle mówię o tym wszystkim, o całym programowaniu, też trzeba powiedzieć, jak na przykład fundacje niemieckie wpływają wymiernie na
jakość życia w Polsce i także na związki, no bo jak jest syf w kraju, no to związki się sypią więcej, a chociażby dlatego, że no nie możesz zarobić na rodzinę, to wszystko ze sobą jest sprzężone. To tak jak mi kiedyś pewien trener podrywu powiedział, po co ty Marek o tym kościele mówisz, przecież tu jest taka fajna działka, dobrze się robi hajs na tym. No właśnie i to jest takie coś, no zarabiają gruby hajs, nie muszą, przepraszam, prosić się o jakieś patronajty, darowizny, natomiast żyją sobie spokojnie, ktoś tam czasem na nich bluzni, ale takiej nagonki jak na mnie to nie ma. Powiem Państwu, że dzisiaj przez przypadek wszedłem, bo potrzebowałem pewnych wpisów. Krótko mówiąc, wszedłem na ten film tego Goldblauma, tego Szyderczy hałas i sam koniec, bo powiedziałem sobie, że teraz w tym czasie nie obejrzę tego jego filmu i zobaczyłem na koniec, jak on tam puszcza mój kawałek, że coś tam powiedziałem takie słowa, że wszędzie mnie napierdalają, a mój umysł wytrzyma, natomiast boję się o ciało i facet z taką, on jest chyba Żydem, czy się przedstawia za Żyda, może faktycznie jest Żydem. Taka złośliwa, małpia twarz i po co robić siebie męczennika. No i słuchajcie, no i co z tego, no mówisz na głos, jak wygląda sytuacja. 11 lat hejtu, zatopiony kanał, przypominam, że Szyderczy Hałas ma 3 miliony z hakiem w ciągu całej swojej kariery, gdzie szydzi z innych ludzi, im dokucza. Zdobyła, ja miałem kanał, gdzie miałem 6 milionów wyświetleń, którymi zatopili hejterzy. Już nie będę wymieniał, ile oni rzeczy zrobili, jak mi rozpieprzyli życie prywatne, rodzinne, jak moją przyjaciółkę uszkodzili, jak to po prostu to jest taka lista tych nieszczęść, które oni zrobili. Wychodzi taki gościu i się uśmiecha, szyderczo się śmieje, zresztą no taka nazwa Szyderczy Hałas. I z szyderstwem mówi, że po co robić siebie męczennika, po prostu były jakieś nieścisłości, powiedziałem, i ludzie to skrytykowali. No super, fajna to jest krytyka, gdy o kimś, kto mówi o związkach i o religii, ktoś się wpieprza w prywatną sprawę i mówi tak, że jest męską kurwą, jest męską prostytutką, żyje na utrzymaniu starszej pani, wysyła mi groźby zabicia, wykucia oczu, przepraszam, nie wykucia, wydubania oczu, o tym, że podrzuci mi pedofilię. No przecież już Państwo wiedzą, jakie to są akcje. Ktoś, kto mi robi zdjęcia pod domem, ktoś, kto robi, terroryzuje moją przyjaciółkę po 3 zawałach serca, robi jej zdjęcia, ktoś, kto tyle krzywd robi, masa donosów do skarbówki, ja nawet nie będę Państwu tego wszystkiego wyliczał, co oni nawyrabiali. I gdyby ten Żyd doznał 2% tego, co ja doznałem w ciągu 11 lat, mówiąc o tym wszystkim, co mówię, to podejrzewam, że już bym miał załamanie psychiczne. Do tego jeszcze dołóżmy ciężką chorobę. Ale widzicie, cokolwiek powiem, jest wyszydzane. Sławek nie istnieje, Sławek to jest jakiś potwór, którego sobie wymyśliłem. A przecież wystarczy wejść na moją stronę. Księgasukcesów.pl, to jest przeniesiony blog z Onetu, gdzie jest Sławek jako Sławomir. Wystarczy wejść na forum Gazety Wyborczej, gdzie jest jako Sławek Dwa Światy. Też sobie to wymyśliłem, te wpisy. Na Gazecie Wyborczej sobie wymyślili te wpisy. Wystarczy sobie wejść na Wykop, gdzie jest wszczęte postępowanie karne wobec wpisów kanistra na Wykopie. No ludzie, no przecież ja sobie tego nie wymyśliłem. Przecież to jest wszystko do sprawdzenia. Zresztą, jeśli to wszystko jest prawdą, i te wszystkie rzeczy, które o mnie piszą, są prawdą, to dlaczego do jasnej cholery nikt mi nie zrobił sprawy sądowej? Przecież to są rzeczy, które powinny być zgłoszone, ja powinienem być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jakoś nigdy tak się nie stało. Mimo że sam Sławek, ten Sławek, pisał do mnie wielokrotnie, że sprawi, że zamknie blog, zamknął kanał i tak dalej. No w końcu kanał zamknęli, bo się razem wszyscy w grupkę zrobili z feministkami z kafeterii i razem bombardowali zgłoszeniami. Także widzicie, szanowni Państwo, no to tak jest. Czyli dla mnie to, co mnie powstrzymuje przed odejściem, przed porzuceniem tego brudu, tego syfu. Zobaczcie, ktoś chce coś zmienić. Ktoś chce powiedzieć o czym się dowiedział. I zobaczcie, co się dzieje. A przecież mógłbym mówić tylko o związkach. Ktoś by tam parę razy powiedział, że gadam głupotę, ale ogólnie miałbym spokój, zostawiliby mnie w spokoju. Ale za to, że mówię o wszystkim, ogólnie, bo te wszystkie sprawy się zazębiają i mają bardzo kolosalne dla psychiki człowieka, który mnie słucha, znaczenie. Jeśli ja się zajmuję kimś, jeśli ktoś mnie słucha, ja się zajmuję jego umysłem, mi zależy i mam, myślę, ku temu kompetencje, żeby dać mu całokształt tego, co na niego źle wpływa. Mówimy sobie tutaj o jedzeniu,
o płynach, o narkotykach, o wódce, o bójkach. Mówimy o wszystkim. Mówimy o wpływie religii na podświadomość. Mówimy, co to jest podświadomość. Mówimy, jaki to ma na nas wpływ. Mówimy sobie o seksie. Mówimy sobie o wszystkim, tak jak ludzie powinni rozmawiać ze sobą. Na każdy absolutnie temat próbuję sięgnąć każdego tematu, zwłaszcza tego, w którym mam jakąś wiedzę i doświadczenie. No i niestety to powoduje, że każdy, który jest w tej ideologii, którą krytykuje, no coś do mnie ma. Do tego dochodzi Sławek, który nie ma żadnej ideologii życiowej. On po prostu pasjonuje się dokuczaniem. Pasjonuje się dokuczaniem ludziom i czerpie z tego poczucie władzy, poczucie siły. Trzeba sobie powiedzieć, że Polska, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, które pomagają ludziom stalkowanym, no to jest oczywiście 100 lat za murzynami, no nie jest może to jakimś wielkim odkryciem. Niestety Polska jako państwo jest nieprzygotowana kompletnie do tego, żeby chronić swoich obywateli przed napaścią w internecie i to może spotkać każdego, to może nawet tego Żyda spotkać Goldblauma, to może spotkać tych innych, którzy zrobili pojazd po mnie i wtedy będzie ten sam płacz. Tylko widzicie, no hejterzy mają to do siebie, że nie lubią znanych osób atakować, wolą słabych atakować. Mnie też zaatakowano, gdy byłem totalnie na dnie, no a potem to już się zostało. Tak więc to była pierwsza przyczyna, że się nie chciałem poddać, to było to, że ja sobie nie poradzę bez mówienia, bo mimo tego wszystkiego, no jednak lubię to robić. Sprawia mi to przyjemność, ja czuję, że mam to robić, to jest, czuję, że to jest jakieś moje powołanie, przeznaczenie. Kolejna sprawa jest taka, że taka po prostu męska ambicja, ja nie jestem jakimś mnichem, który, no nie wiem, oddał się medytacją, ja po prostu chcę, żeby każda z tych osób, która mi robiła krzywdę, chcę, żeby każda z tych osób odpowiedziała za swoje czyny i uważam, że gdybym zniknął z internetu, to nie wiem, czy Sławek by się nie zamasturbowałby na śmierć. Może by sobie nawet zatankował benzynki trochę zamiast LPG, bo przecież to takie święto. Pamiętam, jakie tam triumfy były, gdy mi wywalili kanał. Poszło w niego 10 tysięcy, na Vimeo 2 czy 3 tysiące. Potem za przenoszenie musiałem zapłacić, bo niestety, no, Marek pomóż latami, ale jak coś ja poproszę, no to daj pieniążki, bo wiesz, bo to ja nie będę za darmo czegoś robił. I okej, no. Takie jest życie, ale chodzi o to, że mam taką męską ambicję, żeby wszystkie te osoby odpowiedziały i powiem Państwu tak, że o ile mi nie zrobią tych gruźb, które były, że mnie w końcu gdzieś tam zajebią, że mnie ci goście dorwą jacyś tam, że mi zrobią krzywdę i tak dalej, jeśli to się nie uda albo w ogóle się nie spełni, bo przyznajmy, że jednak zrobić taką akcję, żeby podjąć jakąś próbę zrobienia mi czegoś, no to to już jest gruba sprawa, bo to już za to się idzie na wiele, wiele lat do więzienia. Ale załóżmy, że będzie taki psychol, który uwierzy tym hejterom, bo nie przecież wszędzie w sieci jest taka jakby dezinformacja na mój temat. Każda moja książka jest źle opisywana, jest wyszydzana, wyśmiewana przez nich. No ale to już od czasów Sławka najpierw pisał, że mi pogratuluje, jak wydam książkę. To znany cytat Sławka, że on mi pogratuluje, jak tylko wydam książkę. Wydałem, znalazła się moja książka w Empiku pierwsza. Co z tymi kobietami? Oczywiście nie pogratulował, tylko pierwsze, co zrobił, udał się na stronę Empiku, gdzie bezustannie to lżył. Ja już w którymś momencie nie miałem siły, bo oni mnie tam w tym Empiku wyganiali, no ja prosiłem, żeby skasowali. To już była, no, praca bez sensu, no bo on ma więcej czasu. Także już zostawiłem to, jak to jest, więc wszędzie w sieci jest na mój temat, są kłamstwa. Nie da się tego usunąć, nie da się z tym nic zrobić. Rzekomo się Sławek podaje teraz za psychologa z Krakowa, kiedy było prokuratura doszła do tego, że teksty Kanistra pisane na wykopie i konto było założone z Politechniki Częstochowskiej, oczywiście w Częstochowie, napisał tam na tym swoim blogu, że on tam akurat przyjeżdżał. No to skoro, biorąc pod uwagę, że tam jest prawie 3000 wpisów i wszystkie na mój temat, no to 3000 razy był w Częstochowie z Krakowa, no to gratuluję w ciągu 3 lat. Więc, szanowni Państwo, ja mam po prostu taką męską ambicję. Chcę, żeby było jasne, chcę oczyścić się z zarzutów. Dlaczego? Dlatego, że oni zrobili sprytną rzecz. Oni powiedzieli, daj dowód, że to Sławek. No ale ja mam poszlaki. No przecież jeśli macie hejtera, stalkera, który łamie prawo, który dopuszcza się stalkingu, no przecież samo to, co na wykopie było, to było już uznane za nękanie, co najmniej nękanie.
a bez problemu, z tego co wiem, dałoby się to podciągnąć pod stalking, za to już jest więzienie. To no przecież taka osoba, kurwa, no nie przedstawi się: słuchaj, jestem Sławek, mieszkam tu i tu, to mój numer telefonu. Oczywiście moje dane prywatne też są wszędzie udostępnione w sieci, udostępniali to też w komentarzach pod tymi młodymi blogerami. Jest portal, jest, czekajcie, jak to się nazywa, kanał, który się podszywa pode mnie, chodzi, bluzga ludziom i ludzie myślą, że to ja, nie da się z tym nic zrobić. Po prostu, no nie wiem, no tak jakby Facebook i YouTube rzucają mi takie kłody pod nogi, no naprawdę, no już nie wiadomo, kurde, co robić w tej sytuacji, bo no moje imię, moje nazwisko, moja wieloletnia praca jest niszczona, jest to robione z ukrycia. Więc wracając do tematu, wychodzi gościu, który się podaje za psychologa, który bada manipulanta Kotońskiego. No to ja mam pytanie, dlaczego ten psycholog się nie przedstawi z imienia i nazwiska? Niech ten psycholog powie, nazywam się tak, Robert, na przykład, nie wiem, Robert, nie wiem, jakieś najpopularniejsze imię w Polsce, Kowalski. Nazywam się Robert Kowalski, mieszkam w Krakowie, jestem psychologiem, mam tyle i tyle doświadczenia, oficjalnie oświadczam, że Marek to oszust i tak dalej. Zgłosiłem to do prokuratury wtedy i wtedy, proszę bardzo, skany pism. Jest coś takiego? Nie ma czegoś takiego, bo to nie jest żaden Robert Kowalski, tylko to jest Sławek, który podaje się za autorytety, żeby nadać swoim oskarżeniom większą siłę. Nigdy Państwa to nie zastanowiło, że nie mam żadnej sprawy, nikt mi nie wytoczył. Mogliby mi nawet wytoczyć, tylko każdy by przegrał, dlatego że naprawdę już tak szperali, no naprawdę to, ile mi kontroli skarbowych zrobili, jestem tak czysty jak łza. Zawsze dbam nawet, żeby więcej dopłacać, ale też nie dużo więcej, bo to też mogą być kłopoty. No po prostu, no już w każdy możliwy sposób życie moje, mojej rodziny, moich bliskich jest utrudniane, a także moich znajomych. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że kiedyś za to wszystko, za każdy mój dzień, za każde moje problemy, za każdy płacz ludzi, który oni ludziom zrobili, oni odpowiedzą po prostu prawnie przed sędzią, który wyda wyrok, a później będzie odszkodowanie i będą musieli to wypłacić albo będą musieli pracować na te odszkodowania. Także ja, dopóki będę żył, będę dążył do tego, żeby to było prawnie załatwione i dopóki będę żył, tego nie odpuszczę. No chyba, że gdzieś nagle jakieś oświecenie zdobędę, uznam, że życie w cywilizacji jest dla mnie już nie do przyjęcia, pojadę gdzieś w góry. Dopóki ja będę żył i dopóki ja będę zarabiał, jeśli będę miał kiedykolwiek dużą ilość pieniędzy, jeśli w życiu mi się uda, to po prostu zatrudnię najlepsze agencje detektywistyczne i to po prostu materiały będą dostarczone, oczywiście wszystko zgodnie z prawem. I po prostu zrobię wszystko, opłacę najlepszych fachowców, ale oni za te wszystkie rzeczy, za stalking odpowiedzą wszyscy. Poczynając od tego byłego moderatora, który zapraszał ludzi na wykopie, żeby do mnie przyjechali, po wszystkie osoby, oprócz tych oczywiście trzech, które na wykopie mnie lżyły i przeprosiły mnie publicznie w prawym górnym rogu na forum. Są przeprosiny, także to nie była krytyka, wolność słowa, tylko te osoby miały rację, bo oszczędziły sobie długoletniego procesu. Więc to jest taka jakby druga rzecz, że ja po prostu nie chcę dać im satysfakcji, żeby oni odpalili szampany. Przez chwilę potrwa radość, za chwilę wróci nawyk dokuczania komuś innemu i zaraz by kogoś dorwali słabego, chorego, żeby go dojechać. Natomiast takim najważniejszym jakby motywem, który sprawił, i ja to Państwu mówię, żebyście też Państwo to w głowie mieli, jest to, że ja doskonale pamiętam, że gdy spotykały mnie w życiu jakieś przeciwności losu, to jak ja sobie zaczynałem rozpaczać, zaczynałem wyzywać Boga, no to są takie strategie dziecinne, które powodują, że człowiek myśli, że jak no, będzie zły na Pana Boga, to Pan Bóg mu pomoże. Nie pomagało modlenie się do Boga, bluzganie Bogu, nie pomagało nic, jakieś ofiary do kościoła dawałem, to już chociaż był schyłek już mojej wiary w kościół, ale jeszcze tam gdzieś liczyłem, że to jakiś test może mojej wiary czy czegoś. Tak więc próbowałem takich wszystkich dziecinnych strategii, które dziecko stosuje wobec rodzica, żeby coś się zmieniło, i powiem Państwu, nie zmieniło się nic. Zmieniło się wtedy, kiedy zacząłem jakieś podejmować minimalne działania. No nie za bardzo mogłem podejmować jakiekolwiek działania, bo już ta choroba narastała, ale jeszcze coś tam jakoś zrobić mogłem. Więc jak nieśmiało, a tu ktoś tam mi robotę załatwił, a tu coś jakoś tak,
powolutku zacząłem wychodzić z tego domu. Ja teraz wiem jedno. Jeśli ja mam w życiu przykrości, poniżenia i upokorzenia, mam ochotę to wszystko pierdolnąć, tą całą pomoc ludziom, ta cała pomoc na forum, gdzie jest małe grono ludzi, którzy faktycznie rozumieją, że to jest dla nich, którzy się odwdzięczają, którzy jakby no biorą udział w tym naszym życiu, którzy też czasem się pochylają nad moimi problemami, bo wiedzą, że ja to wszystko stworzyłem i dla mnie to utrzymać, to jest naprawdę, czasami są to okropne, naprawdę okropne chwile. To poza tym to jest cała masa egoistów, totalnych, totalnie jakichś zburaczonych, którzy tylko daj pomoc, a potem ale dać coś od siebie, to absolutnie nie. I nie mówię tu o żadnych pieniądzach, ja nikogo nie mówię daj pieniądze, ale chodzi mi o to, żeby takie osoby też się zaangażowały w życie forum, w życie portalu Samiec Web, żeby coś od siebie dały, bo wiadomo, że ludzie im pomagają w ich tragediach. Gościu przychodzi, rozwód, kolejny ktoś mu umarł, chłopaki przychodzą, mu pomagają. Ale potem tak czasami sobie obserwuję, patrzę, ten ma problem, widzę, pomagał tu chłopakom, pomagał tam chłopakom i patrzę, kto mu pomaga. I pies z kulawą nogą. Są tam jakaś małe grono ludzi, które sobie pomaga. Więc no ja po prostu też jestem zdegustowany czasami, jak widzę. Po prostu większość ludzi to są totalnie egoiści. Ludzie, którzy jakby nie identyfikują się z tym. Ja to rozumiem, że ludzie przychodzą na forum po prostu dostać pomoc i sobie idą, ale no wiecie, no też mnie to wkurwia, no co mogę Państwu powiedzieć. Zrobiłem to jako platformę, gdzie ludzie mają sobie pomagać i to działa, ale ja bym chciał, żeby to mocniej działało, mocniej. Pojawia się jakiś gościu, na przykład ten Żyd, Szyderczy Hałas, wprost nas wyzywa, pisze, że my mu jakiś ludzie z forum, że mu zdjęli monetyzację, bo on strasznie płacze, że on pieniędzy nie ma. Jakieś lokaty z Getin Banku, sponsoruj jakieś gry dla dzieciaków małych, że my mu zdjęliśmy monetyzację. W ogóle nic mu nie zgłaszałem, ja mu nawet minusa nigdy nie dałem. Nawet mu łapki w dół nie dałem, może raz jedną, ale nie, chyba nawet jemu nie dałem łapki w dół. I gościu wychodzi, oskarża nas publicznie, wyszydzają nas, wyśmiewają, że forum to frustraci seksualni. Dominik z kanału więc jakieś szyderstwa z forum robi. Ktoś zadał pytanie na temat tej pani Sohajo z kanału Sohajo, że ona jest na pierwszym roku studiów, czy to ona pomaga, jakaś była taka rozmowa, nikt jej nie obraził. I już wpis obrażony Dominika na Facebooku, oczywiście, żebym zobaczył, że ona jest na pierwszym roku studiów, a ja nie mam matury, więc coś tam, żebym przestał jakieś te swoje błyskotliwe komentarze czy coś. Szyderstwo, drwina, złość. Ja bym powiedział nienawiść, tylko taka przyprószona taką siwizną, fajnie mi się powiedziało, siwizną takiego fajnego, sympatycznego stosunku. Tymczasem my mamy prawo, tak samo jak Dominik miał prawo mówić o nas, jak Goldblum miał prawo o nas mówić, że jesteśmy frustratami seksualnymi, my mamy prawo na forum mówić o nich, opisywać ich występy i opisywać także ich osoby, tak jak powiedział Dominik, jestem osobą publiczną, nie mogę się obrażać. Tak samo on też nie ma prawa się obrażać, ale widać, że to bierze do siebie. O pani Sohajo też mamy możliwość mówić i też będziemy na jej temat mówili, dlatego że to jest forum i nie damy sobie zawiązać już takimi szyderczymi komentarzami gościa, który jest obrażony, bo ma dziewczynę. Jakoś wcale Dominikowi nie przeszkadzało, jak była fala tysiące bluzgów. Wejdźcie sobie na dwie moje audycje, jedna na Radio Samiec, dwa taki, chyba druga też, gdzie tam skontrowałem ich wypowiedzi, no to zobaczcie, jaka tam jest fala gówna. To jest fala gówna, te najgorsze skasowałem, a to, co jeszcze te bluzgi, że jestem kurwą, że jestem oszustem, to zostawiłem, ale te najgorsze to skasowałem. I to jest cały czas. Dzisiaj były ze trzy bluzgi na mój temat. I to jest codziennie. I to są ludzie, którzy no właśnie pokazują palcem, oczywiście z uśmieszkiem mówią nie atakować, no to gimnazjaliści jak widzą nie atakować, to się rzucają hurtem. Także to jest ważne. Po owocach ich poznacie. Gdy zaczyna człowiek mówić, jakie ma problemy, ponieważ liczy na jakieś ludzkie podejście, to wtedy się zaczynają szyderstwa, żeby nie robić siebie męczennika. No ale no ja muszę o tym powiedzieć, o tym, co się dzieje w moim życiu, dlatego że chcę, żeby było wiadomo, jak wygląda ta sytuacja. No bo ludzie sobie myślą, że to tak, ja siedzę, forum samo działa, tak, wszystko samo działa, portal Samiec Web sam działa, portal Samiec News sam działa, moje strony same działają, a ja jeszcze mam swoje obowiązki, całą masę obowiązków. I to wszystko samo się robi. A ja siedzę, tylko sobie motorki kupuję. No bo tak właśnie Sławek przeżywa, że ten
że tą Hondę sobie kupiłem i to straszna, straszna krzywda jakaś, że na motorku jeżdżę, tak? Że mam IBS i na motorku mogę jeździć. No właśnie, na IBS-ie z motorku, na motorku można jeździć, na piechotę nie. Na rowerze też można, byleby nie za daleko. I wieczorem najlepiej, w dzień krócej, w noc można dłużej. No to jest taka właśnie choroba. Więc takim moim największym, taką największą motywacją, która sprawia, że ja jednak sobie mówię, że się nie, że nie rzucę tego w cholerę, to jest właśnie to, że ja pamiętam doskonale, że jak się zamykałem w sobie, jak już mówiłem, że to już mam dosyć, że już przestaję działać, wycofuję się, nic się w moim życiu nie zmieniało. Nic. A czas leciał, trzeba było nowych butów, nowych spodni, rodziców się wstydziłem prosić, no i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, reasumując, mam takie bardzo mocno wdrukowane w głowę i jestem bardzo zadowolony, że to mam, że zawsze jak chcę z czegoś zrezygnować, że jak już po prostu nie wytrzymuję naporu tej nienawiści i chcę z tego zrezygnować, bo liczę, że jak z tego zrezygnuję, no to po prostu dadzą mi spokój. Podejrzewam, zresztą Sławek wielokrotnie mówił, znikam z netu, daje mi spokój. To już było ultimatum postawione 11 lat temu i do tej pory to trwa, więc... ucieczka, schowanie się, jakaś rozpacz wewnętrzna, nic mi nie dała. Traciłem tylko czas. Ja czasu nie mam, mam 39 lat. Chcę coś zrobić w życiu fajnego dokonać. Też chcę coś zarobić, chcę coś w życiu po prostu mieć. Więc powiedziałem sobie, że nie, po prostu działam dalej. Oczywiście, no jak zrobię już naprawdę jakieś podłości czy coś, no to będzie trzeba podjąć już jakieś troszkę kroki bardziej zdecydowane, ale jeszcze w miarę jakoś to wszystko wytrzymuje, jeszcze jakoś to ciągniemy wszystko, więc no dopóki tak jest, no to idę dalej, idę do przodu, po prostu jak mam zły humor, no to różnie, rower, motocykl, staram się wyjść, pobawić ze zwierzętami, z piłką nożną, no ostatnio nic nie mogę, bo ciągle jestem zmęczony, ale właśnie teraz sobie pójdę pojeździć na motocyklu, bo już nie mogę wytrzymać tak fajnie, hałasują sobie, no i sobie będę powolutku, biorąc pod uwagę, że coś tam ze mną jest nie tak, będę sobie tam powolutku jeździł, nie będę nikogo wyprzedzał, chociaż wyprzedzanie na maksymalnych obrotach, no fajne jest, no fajne, no chociaż to on jakieś takie przyspieszenie ma słabiutkie, no ale jak ktoś tam się 50-ką wleczy, to można go łatwo romnąć, także, znaczy romnąć w sensie wyprzedzić. Także szanowni Państwo, chyba sobie LPG założę do tej Hondy, żeby Sławek był trochę lepiej się, lepsze miał samopoczucie. Więc reasumując, poddawanie się, załamanie, pokrzyczenie w myślach. Ja ludziom zawsze mówię tak, weź sobie daj jeden dzień, max dwa, jak masz naprawdę jakąś gorszą sytuację. Daj sobie dwa dni, w czasie których będziesz kontrolował proces użalania się nad sobą, będziesz się źle czuł, będziesz sobie, czy tam knij sobie na Boga, czy coś, czy proś Go i tak będzie cisza z eteru. Rób sobie, co chcesz, ale dwa dni. A potem zaczynaj działać. Cokolwiek. Rób cokolwiek, ale musisz działać. Wydarzenia zmieniają się jak kalejdoskop w naszym życiu, gdy podejmujemy określone działania. Często nasze decyzje są złe. Często nasze decyzje są mylne. Ja popełniłem strasznie dużo błędów. Ja powiem Państwu, jakie błędy zrobiłem, zaczynając od najnowszych. Błędem, ale takim nie do końca, było powiedzenie o pozwach dla tych młodych youtuberów, ale Mateusz Spysiński przeprosił. Wiecie, dlaczego przeprosił? Bo widocznie zadzwonił do adwokata, który obejrzał jego materiał i faktycznie by dostał. Dominik i ten Żyd by nie dostali, sprawę w sądzie bym przedupił, dlatego że właśnie oni się zabezpieczyli, zwłaszcza Dominik się zabezpieczył mówieniem, żebyście tam nie szli. No prawo ma swoje struktury. Może o tym niepotrzebnie mówiłem, trzeba było Spysińskiemu po większej analizie prawnej po prostu wysłać tę informację, natomiast niepotrzebnie ją może publicznie powiedziałem. No, natomiast ja też muszę mieć jakąś obronę, no słuchajcie, no tysiące gimnazjalistów przychodzi życie i gościu zadowolony mówi, że przecież on cię lubi, że wszystko jest w porządku, tymczasem z człowieka, który mówił o tym, żeby nie pomagać cwaniakom udającym depresję,
Zostałem się bandytą i potworem, który ciężko chorej kobiecie w depresji nie chce tabletki dać, bo chce dupy w zamian za to. To zupełnie co innego było. Tymczasem, jak widać po tych wpisach rozżalonych, wściekłych kobiet, to wygląda tak, że one albo w to uwierzyły, co powiedział Dominik Żyd i Spysiński, albo chcą wierzyć, bo jest to dla nich wygodne, bo to jest człowiek, który mówi, że nie pomagaj kobiecie od tak za nic. A dlaczego mam niby komukolwiek pomagać ciągle za nic? Dlaczego mam pomagać komuś? Mam 3 lata komuś pomagać obcemu. Rodzinie mogę. Bliskim przyjaciołom mogę, ale obcym ludziom, obcej kobiecie, bo się ładnie do mnie uśmiecha, bo jest ładna, o, to ja już to przerabiałem. Dziękuję bardzo za to. Więc to był duży błąd, który rozjuszył tych młodych ludzi. Kolejnym błędem było to, że gdy zbanowali mi kanał na YouTubie, trzeba było natychmiast założyć następny kanał i to był fatalny błąd, ale ja po prostu tego nie wiedziałem. Trzeba było zrobić tak, że jak już ten kanał był ostrzeliwany ostrzeżeniami, to już wtedy trzeba było założyć drugi kanał na YouTube i prosić Was o to, żebyście tam subowali, że natychmiast po skasowaniu tego swojego kanału przejdę na tamten. I gdybym tak zrobił, to bym uratował olbrzymią ilość subów. Było prawie 12 tysięcy subskrypcji, 6 milionów wyświetleń. No, wyświetleń bym nie uratował, ale podejrzewam, żebym zaczął, nie wiem, 2-3 tysiące subów pewnie bym zaczął. Była cała masa popełniona błędów, ale ja się po prostu na tym nie znam. Nie znam się na tym, nie znam ludzi, którzy mogliby mi to pomóc dokładnie. No tak, jak się nie wie czegoś, no to tak jest. No to tak właśnie dlatego stworzyłem platformę dla ludzi pomagającą w związkach, w trudnych sytuacjach rodzinnych, żeby wiedzieli. Oni też nie wiedzą, wchodzą w gówno. Ja nie wiedziałem, jak to jest, nie znałem nikogo, kto by wiedział, jak to wszystko ogarnąć, w związku z czym poniosłem duże straty. Kolejną rzeczą było to, że na tym kanale trzeba było władować reklamy i to dużo reklam, bo wtedy YouTube by tak szybko mi nie skasował pod wpływem anonimów kanału. No ale to wtedy się głosy pojawiały, żebym się sprzedał i tak dalej. Czyli zobaczcie, większość normalnych ludzi, którzy mnie lubią słuchać, oni mówią: Marek, zrób reklamy, rozumiemy, o co chodzi. Tymczasem ja cały swój dorobek straciłem, bo posłuchałem 2 czy 3 krzykaczy, którzy się oburzali, że tam pasek się pojawi na dole z jakimiś reklamami. No, uważasz, mać. Kilka osób przyczyniło się do rozwalenia interesu, bo ja tak bardzo chcę słuchać wszystkich i taki honorowy jestem. Niestety, tutaj taka honorowość, obrażanie się i tak dalej bardzo ściśle się przełożyło na to, że po prostu musiałem prawie wszystkie oszczędności w to wpieprzyć wszystko. No tak to wszystko, szanowni państwo, wygląda. Tu trzeba zrezygnować troszkę z takiego obrażania się i trzeba niestety robić czasem rzeczy, które się niektórym nie podobają, po to, żeby przetrwać w tym biznesie. No i tyle. Czyli ludzie dostawali za darmo masę materiału, gdzie wszędzie trzeba było płacić, ale oburzali się, bo pasek reklam by się gdzieś na dole pojawił. No słuchajcie, dla mnie to jest... Zresztą to były audycje w 99% audio, więc oni by tego nawet... No ktoś coś robi, słucha w tle coś tam audycji, nawet by tego paska z reklamami nie widział, a przeszkadzało. Przeszkadzało, nie wolno, sprzedaż się, nie wolno tak robić. Było wiele jeszcze błędów. Przepraszam, dużym błędem było to, że w audycjach, gdzie jakby pojawiałem się z twarzy, pozwalałem sobie na różne śmieszkowanie. Właśnie to wyciągnęli młodzi youtuberzy, że coś tam, że chciałbyś coś od pani dostać i tutaj mój obleśny uśmieszek. To był błąd, ale tego nie wiedziałem. Powinienem być cały czas w miarę poważny. A przecież pytanie było to, że chłopak mnie pytał, czy będzie miał związek i seks z dziewczyną, której pomaga. No to jeśli jej pomaga latami i nic z tego nie ma, no to nic z tego nie będzie i tyle. Natomiast zrobiono ze mnie taką bestię. Bestię potwora, który nie chce za darmo kobietom pomagać. Tak jakbym miał taki obowiązek. Ja już dużo ludziom pomagałem w życiu i powiem państwu, bardzo przykre jest, gdy po dłuższym czasie pomagania słyszysz na przykład, że komuś życie zniszczyłeś, bo tak często jest. Ludzie się przyzwyczajają, bardzo się przyzwyczajają do tego, że im pomagasz i potem jak nie chcesz pomagać, czy już masz dosyć, bo masz swoje życie, no to zaczyna się oskarżanie ciebie, że jesteś zły, że ty się do tego przyczyniłeś. Dlatego popełniłem wiele błędów i no co, no uczę się na błędach, szkoda, że są tak kosztowne. No i tak to wygląda, no dlatego, szanowni państwo, nie myślcie, że się żalę, tylko chcę też na swoim przykładzie pokazać wam,
jak to wygląda sytuacja i chcę też powiedzieć, że są tam jakieś głosy, że o, znowu coś o sobie. No to bardzo proszę te osoby, które mówią, że znowu coś o sobie, żeby po prostu nie słuchały. Moje audycje, moja wiedza jest głównie brana na podstawie mojej sytuacji życiowej, więc często o niej mówię, bo dlaczego mam niby nie powiedzieć? Jeśli się kumplujemy, jeśli sobie mówimy o różnych rzeczach, wy mi różne rzeczy piszecie, ja wam też różne rzeczy ze swojego życia mówię, to ja też chcę mieć przyjaciół, którym będę mógł w audycji powiedzieć o swoim życiu, o swoich problemach i myślę, że jak jesteście normalnymi ludźmi, to wam to nie przeszkadza, jesteście ciekawi, co tam słychać i tyle, to jest normalne. To jest właśnie błąd, na który się wiele razy dałem nabierać, że tak jak do garnka, do wielkiego gara z pysznym napojem wrzucisz kawałek gówna, no to cały garniec jest do wylania, tak? To tak jak do miodu się mucha, no to jest takie przysłowie, do miodu mucha wpadnie, tak? To cały miód zepsuty, czy jakoś tak. Więc, szanowni Państwo, jedna, dwie, trzy osoby, często są to, zauważyłem, właśnie mówią, nie, Marek, my nie chcemy o Twoich sprawach, a najlepiej jak coś o Sławku powiem. Nagle się pojawiają nowo zarejestrowane niki na YouTubie. Nie, nie, o tym Sławku absolutnie, patrzę. Ani suba nie dał, ani subskrypcji nie dał, ani lajka nie dał, ani nic. Nowe konto, nic tam nie ma. Czyli wiadomo, założone, żeby na mnie wpływać. I najgorsze jest to, że ja zamiast słuchać masy życzliwych mi osób, które mówią, Marek, wstaw te pierdolone reklamy, nie przejmuj się, wiemy o co chodzi, to ja się słucham dwóch jakichś czy trzech gości, którzy specjalnie to robią, podpuszczają, żebym ja tego nie zrobił, a potem, gdy zaatakują kanał, będzie go na przykład, strzelam, 30-40% łatwiej zatopić. Czyli jak się zbiorą w 20 osób, żeby atakować mój kanał, to już będzie trzeba jeszcze 10 osób. Może ich nie zdobędą. Czyli te reklamy są ważne. Są ważne nie przez wzgląd na pieniądze, bo to są niewielkie pieniądze. Nie wiem, 10-15 zł miesięcznie. Tylko chodzi o to, że no YouTube jak zarabia, no to nie będzie się chciał za bardzo pozbyć pieniędzy. Chociaż ja podejrzewam, że i tak wcześniej czy później mnie skasują, ponieważ no mówienie o tym, żeby nie kupować niemieckich produktów, o niemieckich fundacjach, no to zwłaszcza młodzi youtuberzy, jak ktoś coś o Niemcach mówi, o to zobaczcie jak zaatakowali, ten Dominik wyszydził tego, jak on tam Kiki 85UU 3U, U jak Ula, U otwarta, a przecież to jest, wprawdzie ten gościu jest katolikiem, ale to jest z tego co go słuchałem, bardzo porządny, uczciwy człowiek, który mówi dobre rzeczy, ćwicz, chłopak breakdance ćwiczy, pływa, tam widziałem przepłynął jakieś jezioro, mówi, żeby nie pić gówien typu Coca-Cola, ruszać się, być zdrowy, mówi bardzo dobre rzeczy. No i nagle się tym wszystkim, zwłaszcza temu Żydowi, co mówi, że nie ma płci, no to takim gościom się to nie podoba, tak? Zwłaszcza gdy Kiki mówi o tym, że mamy 90% zasobów węgla w całej Unii Europejskiej, sprowadzamy go z Rosji, kurwa, to jest po prostu... I on tam mówi proste fakty. No to ja też mówię o tych faktach. Dziwnym trafem, jak ktoś coś zaczyna o Niemcach mówić, nagle dziwnie się jakieś siły, jakieś demony się rodzą. Jak to było, gdy rozum śpi, budzą się upiory, gdy mówi się o niemieckich fundacjach, zwłaszcza Adenauera, rodzą się młodzi youtuberzy. No ale to na pewno przypadek, przecież żaden z nich nie ma na pewno żadnego styku z niemieckimi fundacjami. Tak, szanowni Państwo, więc co tam jeszcze miałem powiedzieć? Czyli tak, jak się poddajecie, pamiętajcie Państwo, nie ma sensu się poddawać, tracicie bezpowrotnie czas, tracicie energię, działać, podejmować decyzje. Powiem Państwu, jaki był też efekt uboczny tego ataku, który przypuścili na mnie młodzi youtuberzy. Powiem tak, no powiedzmy strzelam, bo to naprawdę nie wiem, no są jakieś statystyki, nie chciało mi się na to patrzeć. Z 1000 osób, które przyszły mnie bluzgać, strzelam, 7 kupiło produkty w moim sklepie. No tak, no ja na tym ataku, który na mnie zrobili, zarobiłem po prostu pieniądze, przydadzą się, zwłaszcza teraz się przydadzą. Bardzo dużo ten samiec łeb kosztuje. O, ostatnio ktoś tam mówił, Maruś popraw tam, to 700 zł. No tak o, to są takie rachunki. Więc, szanowni Państwo, no tak to właśnie wszystko wygląda, że nawet z ataku można czerpać jakąś energię.
Także ten musi sprzedawać lokaty, jakieś gierki dzieciakom. Płacz, że mu demonetyzację ciągnęli. O Boże, kochany, zabrali mu pieniądze. Nawet tam jakiś adres Żyd podaje, żeby mu paczki jakieś wysyłać z prezentami. Nie, no to jest niesamowite po prostu. Także tak, szanowni państwo, na szczęście uniknąłem takiego hańbiącego losu. Mogę normalnie zarabiać sobie na sprzedaży swoich książek, które piszę na swoich produktach. Nie muszę się prosić, nie muszę żadnych banków. Ale właściwie nie wiem, Getin Bank jaki jest, jaki to jest. To nie jest bank tego na czy. On z Pieńkowską coś tam kręci. Czarnecki? Nie. Czy jakoś taki multimiliarder. No, ale to mniejsza z tym. Nie muszę reklamować nikogo, nie muszę się starać. Nie muszę płakać, że demonetyzację cofnęli, kurde. Nie, zgłaszał ktoś z was kanał? Bardzo proszę, nie róbcie tego. Naprawdę, jesteśmy ponad to. Jesteśmy jakąś poważną społecznością, a nie gimbusami. Naprawdę, błagam, nie róbcie nic na ich temat. Natomiast na ich temat rozmawiać można, nawet trzeba, no bo jak gościu nas wyzywa od frustratów seksualnych, dziwadeł i tam jeszcze chyba dużo gorsze słowa padły, no to my też mamy jakby sposobność, możliwość i mamy też prawo, tylko pamiętajcie, bez żadnych brzydkich słów i te wątki będą sobie wisiały latami, póki ja będę żył, one będą wisiały i będziemy sobie o nich rozmawiali, będą gazety, będą portale i tam sobie będziemy o nich rozmawiali. Dlaczego? Bo są osobami publicznymi i mamy takie prawo po prostu, tak jak oni mają prawo ze mnie zrobić bestię, która za podanie tabletki biednej, umierającej na depresję kobiecie żąda, daj mi dupy! No, czy jakoś tak. Daj mi dupy, tak. Kurde, ile ja sobą pomogłem. Słuchajcie, robią ze mnie egoistycznego świniaka. Kurwa, ile ja lat poświęciłem na pomoc ludziom w ciężkich sytuacjach życiowych. Po prostu to jest... Kłuje mnie to w sercu naprawdę mocno. Dobra. Jak to mówią, pomagaj, to jeszcze kopa w dupę dostaniesz na koniec. Także tak, szanowni państwo, to by było chyba na tyle. Nie poddawać się, dać sobie jakiś okres czasu, kontrolować, działać. Nie pozwalać sobie na wychodzenie z gry, bo wyjście z gry to jest naprawdę, no, żeby wejść znowu do gry, to już jest strasznie. Także tak. No nic, pozdrawiam szanowni państwo, miłego dnia. Idę sobie pojeździć na mój motorek, który sobie kupiłem ze zmanipulowanych pieniędzy. Na Hondę, tak. Pozdrawiam serdecznie. Ja tak się nie chwalę, tylko nie, że bo tam Sławek cały czas powtarza, że Hondę sobie kupił z ukradzionych pieniędzy od ludzi, także ukradłem wam pieniądze i sobie kupiłem motorek i sobie teraz na Hondzie jeżdżę. A zwłaszcza jeszcze, że do motorku kupiłem sobie markowe ciuchy najlepsze, no już droższe niż ten motorek. No to już w ogóle panika, szał, że ukradłem, tak. No, także tak. No jak się kradnie, to się ma. Pozdrawiam serdecznie. Idę ukraść Żanetce cnotę. No, to już mam posłucharze. Cześć, trzymajcie się, cześć.